Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Dying Light Platinum Edition. I tak, ostatnio skończyliśmy bodajże na znalezieniu tych okularów tutaj. Już mamy kolejny quest, ale, będę chciał teraz polecieć... Może zresetować podstację, co wy na to? Polećmy może o tam właśnie. Tylko tak, musimy zmienić tego questa. Mamy dwie podstacje do zresetowania i... Wiecie co, zauważyłem właśnie, że... Czasami były delikatne przycięcia, jeżeli chodzi o nagranie filmu. Nie wiem, czemu to się dzieje. U mnie jest full, komplet 60 fps, bez żadnego spadku. Ale niestety coś albo OBS się krzaczy, albo może gra jakoś ma dziwne wymagania. Na razie zrobiłem tak samo jak i Corle, bo widziałem, że Corle również nagrywa Dying Lighta. I zrobiłem grę w trybie okienkowym. Jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. No, jak widzicie, mamy nowy typ mobów. Z tego co zauważyłem, to chyba mamy w tej chwili włączony event, który włącza śnieżne moby. Nie wiem dokładnie, co one robią, ale mam nadzieję, że się dowiemy niedługo. I tak, tu była ta jedna podstacja, tylko tu niestety trzeba na szybko to otworzyć, a słyszę, że tam sobie już lata ten wielki buraczek. Dobra, otwarte. Jestem w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. To zrestartuje system. Okidoki. Spike, tak jak mówisz, zrobimy. To jest chyba tu. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. No to lecimy. Jeszcze kurczę, burza z deszczem, no naprawdę. Po prostu jak pech, to po całości. W ogóle, jak wam się podoba ten tryb nocny, który robimy? Dodaje to troszeczkę, moim zdaniem, takiego tutaj nam zagrożenia. O, dzień dobry panu, do widzenia panu. Alkohol, kabelki to jest śmierć. Kabelki to jest śmierć, pamiętajcie. Dobra. Tu jest czysto w miarę. A i tak... O kurde. Nie zdążyłem skoczyć na niego. To tak, i tak musimy się w tamtą stronę dostać. Musimy się w tą stronę dostać. Ale przy okazji weźmiemy sobie kilka żółtych skrzynek. No i kolejny punkt zwinności, kochani. Już chyba piąty. Nie, siódmy. O Jezu, jak to leci. Jak to leci świetnie. Zwinka. No i tak, albo regeneracja, albo atak przez ramię, to też jest spoko. Tylko potrzebujemy 9 poziomu, więc 8 będzie tu, 9 będzie tu. Dobra, no to zrobimy atak przez ramię. I to było klawiszem B, prawda? Tak. To było klawiszem B, więc możemy na razie sobie zrobić latarkę UV jako nasz główny bonus. Niestety dopiero od 9 levela będziemy mogli cokolwiek robić, jeżeli chodzi o takie... Badanie. Czy ja słyszę zrzut? Niestety nie. Tam jest tamten wielki. Wielki burak. Koszmar. Ja zawsze mówimy to firale, ale firale to są osoby, czy osoby, zombiaki, które tak szybko biegają. Więc to nie mogą być firale. Myślę, że ten mój gameplay tutaj będzie się troszeczkę różnił od innych, dlatego... Zdecydowałem się właśnie na grę... Tylko i wyłącznie w nocy, bo zazwyczaj z tego co widziałem wszyscy, ale to wszyscy grają w dzień. A w dzień to nie jest to samo. W dzień grają tylko ciepłe kluchy. Prawdziwi mistrzowie parkoura grają na koszmarze i grają w nocy. A my nie jesteśmy ciepłe kluchy, prawda? Umrzyj.
Umrzyj, powiedziałem. No jeszcze żyjesz. No w końcu. No w końcu. Dobra, tu jest safe zone, który będę chciał odbić z pewnością. On jest gdzieś tu. No i mamy problem. No i mamy wielki problem. O, fuck. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie jest wejście. Tam jest chyba wejście. Nie wiem, gdzie jest wejście. Naprawdę nie wiem, gdzie jest wejście. Na razie nas nie słyszą chyba. Dobra, zgubiliśmy pościg. To też tyle flar poszło na zmarnowanie. Tyle flar poszło na zmarnowanie. Skąd ja mam 60 strzał? Ej, nie wiem, czy coś się nie zbugowało w grze. Nie wiem, czy coś się nie zbugowało. Widzicie, te strzały są spoko, jeżeli chodzi o te małe zombiaki, ale niestety na firale to już tak łatwo nie jest. Dobra, tu jest wyczyszczone. Więc reszta musi być chyba na dole, prawda? Albo i nie. Tylko gdzie są korki? Gdzie były korki? Gdzieś na górze zapewne. A czy to w ogóle było tu? A było tu. Tu są korki pod schodami. Dobra, mamy piątą bezpieczną strefę. Widzę, że już wstaje dzionek. 3:53. Więc prześpijmy się na szybko. O, już myślałem, że tam gra wykrzeczyła. Ale na szczęście nie. Ale coś się ewidentnie psuje z tymi loadingami. Kwatermistrz i sklepy mają nowe towary. Wzrost poziomu przetrwania. To my tam możemy sobie wbić teraz. Tarcze. Więcej handlu. I złota rączka. Złota rączka na razie nam się chyba nie przyda. Więc na handlarza idziemy. Dobra, zróbmy tą podstację kolejną. Bo może te zombiaki w końcu sobie już poszły. Chyba. Ona jest gdzieś tutaj. Weź sobie jej nawet nie rób. Proszę zamknąć drzwi. Nie da się. A ty się już nie ruszaj, proszę. Był już jakiś zombiak? Był. Ciebie to ja nie chcę tutaj. I resetujemy kolejną podstację. Oj, mamy plan. Ostry elektryk. Wszystko zebrane? Wszystko zebrane. Dobra, Alfie. Dwie z głowy. Została jedna. Nieźle ci idzie, Crane. Ale obserwatorzy wypatrzyli całkiem spory ruch. Myślę, że przemińce zwęszyły twój drop. Przyjąłem. No to robi się bardzo nieciekawie. Jeżeli przemieńce nas dopadną, no wejdź na to. Jeżeli nas przemieńce dopadną, to naprawdę będzie problem. No i niestety ta latarka też jest bardzo problematyczna. Ej! Proszę wejść do góry. Jest bardzo problematyczna z tego powodu, iż ona gaśnie co jakiś czas. Ona się zużywa i gaśnie. Dobra. Nie no, koszona śmieci, to ja sobie nie odpuszczę. No, pak. Dobra. Udało się. Nie widzieli nas. Nie widzieli nas. Niestety centralna rozdzielnia jest przechlapana. Ja muszę bardziej używać tego skilla na Q. Tam jest jeszcze jeden. Ale dobra, to nie jest problem. Rozdzielnia jest po tej stronie. Masz mało czasu. Przemieńce za tobą lecą. Musisz przerwać misję. Powiedz mi, co mam robić?
Nie bądź głupi, rozerwą cię na strzępy. Nic mi nie rozerwie. To moja sprawa, mów co mam robić. Musisz znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku. I cyk. Patrzcie, tak to się robi. A nie jak te ciepłe kluchy. Pik. Zrobione, odpalaj. Moment, moment. Szryjcie prąd, popieprzeńce. No i pykło nam. Zajebiste, Crane. Bez kitu. Słuchaj, mam robotę w terenie. Ale jak wrócę, to się tobą zajmę. Słowo. No, to zabrzmiało jak groźba. Nie wiem, czy wiesz, Spike. Notatka numer 11. Do każdego, czyim zdaniem jest teraz zapewnić miastu prąd. Mam na imię Mustafa i utrzymałem sprawność tego systemu przez 2 lata. To mój ostatni dzień. Wynoszę się, zanim to wszystko pójdzie w diabły, a nie mam wątpliwości, że tak właśnie się stanie. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że prądu nie ma. Niech ci Bóg pomoże. Zapytasz, czemu go zabrakło? Wyobraź sobie pojedyncze gniazdo ścienne z piętymi 20 przedłużaczami, do których podłączonych jest 10 lodówek i masa telewizorów. Tak wygląda to miasto. A teraz chcą jeszcze podłączyć moc niesławy? Zmodernizowałem kondensatory, ale ciągle spory obszar slumsów jest wypełniony pajęczarzami, niepłacącymi użytkownikami prądu. Tak to nigdy nie wytrzyma. Wojsko powinno przejść się od domu do domu i usunąć lewe podłączenia, ale to się nie zdarzy. Sulejman mówi, że problem sam się rozwiąże, bo coraz mniej jest już zdrowych ludzi, ale on zakłada, że każdy zarażony wyłączy światło i telewizor, zanim straci nad sobą kontrolę. Sądzę, że wątpię. Skoro to czytasz, to właśnie miałem rację. No to czas na następną przepowiednię. Nie wyjdziesz stąd żywy. Już za późno. Przykro mi, przyjacielu, ale nie masz żadnych szans. Dobra, bo już tam słyszę, że leci rzut. Nie dość, że poziom przetrwania, to jeszcze to. Kopnięcie z wyskoku. Dobra, zróbmy to już z zróbmy to powoli. I zróbmy jeszcze kamuflaż. Bo ja już chcę tam iść, bo słyszę, gdzie jest ten zrzut. Zrzuty są daleko. Dobra, jednak się myliłem, myślałem, że jest tutaj blisko. O, to się serio myliłem. Tutaj my tam dojdziemy trochę, minie. Jezu, ale powiem wam, że chyba najbardziej i najlepiej czas to mi ucieka przy właśnie Dying Light'cie. Naprawdę, tutaj po prostu czas leci jak głupi. Nie wiadomo, kiedy już jest 13 minut nagrania. A to jest bardzo przyjemne, powiem wam szczerze. Przyjemne, kiedy nawet w sumie nie musisz liczyć, ile już nagrywasz odcinek, bo ci się w to bardzo przyjemnie gra. Lary, zasobnik ratunkowy zostałem do użytku terenowego. Widzę, że skiny dodali. Fajnie, fajnie. 7 flar. Mów trochę. 5 apteczek, dobra. Jakie mamy zadania? Spotkaj się z kurierem przy wejściu do tunelu. No dobra, to robimy właśnie to zadanie. Zrobiliśmy tamtą rozdzielnie, więc teraz czas na to. No i chyba piralki wyszły ze swojego gniazdka. Opa! W ogóle ta gra bardzo przyspiesza, jak już będziemy kotwiczkę do wspinaczki. Osoby, które w to grały, na pewno wiedzą, o co chodzi. W jednej chwili po prostu miejsca, w których nie mieliśmy dostępu, stają się dosyć bardzo łatwo dostępne. W ogóle ucieczki wtedy przed wiralami i przed koszmarami są już znacznie prostsze. O, widzę kolejny safe zone. My się tam dostaniemy. To jest chyba ten maszt radiowy. Dobra. Zróbmy go na szybko. Wiem, że wolelibyście już fabułę, ale no niestety trzeba się też przygotować. W ogóle jestem ciekaw, czy teraz będzie z FPS-ami lepiej. Mam taką nadzieję. Oj, tam w ogóle jest ten wielki panicz. Dobra. Idźmy na górę. Bo ich jest naprawdę tutaj masa. Jeszcze wyżej, naprawdę, jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. W ogóle te expy lecą jak szalone w tej chwili.
Grałem na koszmarze i w nocy w koopie, ale nie wydaje mi się, żeby tak to szybko leciało. Ale może mi się tylko wydaje. Wow, stój. Nie ruszaj się. Wejdź sobie na ten przekaźnik i lecimy znów do góry. Hop, hop, hop. Do góry, hop. I jeszcze do góry. Co, pewnie zmiana na tą stronę? Nie, o dziwo nie. Dobra. Tutaj trzeba to podłączyć. No, co, nie ma strefy? No nie róbcie sobie żartów. Czemu tu nie ma strefy? A w końcu ktoś pomyślał o normalnej drabince. No, może prawie normalnej. Może prawie normalnej. Ale flagi to ja sobie nigdy nie odpuszczę. W ogóle cały czas klikam Ctrl zamiast C. I wzrost poziomu zwinności, czyli możemy w końcu sobie zrobić rolkę. Boże, jak to jest świetne. Może nie uratuje nas to przed wszystkim, ale przed większością obrażeń już tak. No, na przykład, aj. No właśnie, bo ja mam teraz na C, a nie na Ctrl. Co, ja sobie to muszę szybko przestawić. Sterowanie. Przypisywanie klawiszy. Skok, sprint, kucnięcie na Ctrl. Atak przypisano w ten sposób. Tak pozorami, dobra, i tak nie gramy z zombiekami, więc luz. Może być szóstka. O, w końcu kucanie na kontrolu, tak jak w starych grach. Dobra. Tylko czemu tu jeszcze? Wow, nie szalej tak, przyjacielu. Rolka to jest jednak rolka. Pyk. Bo coś tu lata gdzieś chyba, tak? Dobrze widzę. A raczej słyszę. Gdzie jesteś, kutafoniksie? Niżej jeszcze? Tu jesteś, no to co? Snajper! No, co jeszcze? Tu jeszcze trzeba włączyć. Co nieco. Tutaj za mną jest. No, naprawdę, typie. Kolejna bezpieczna strefa. Nie no, ale ta zabawa w Legolasa jest naprawdę przyjemna. Naprawdę jest przyjemna. Tu już mamy wszystko zebrane. Strzały też. Z tego pana nie da się strzał wyciągnąć. A nie, one przeleciały, no tak. To nie było specjalnie. No dobra, było. To już drugie było. To drugie już było, przyznaję się, niech będzie. Ale to pierwsze nie było. Wszystko zebraliśmy, wszystko. Dobra, nie chcę niczego omijać. Aaaa, gdzie mnie tu? Dobra, straciłem jedną strzałę niestety. A nawet dwie, trzy. Dobra, lecimy do tunelu. Bo już widzę, że zbliża się dzień. Zbliża się dzień. W końcu się doczekaliśmy rolki, więc było urf. Czy nie takiej rolki jak myślicie, kurde. Prawie się spieprzyłem. Trzeba iść tędy. Tędy i do tunelu. Ale nie w ten sposób. Wow. Ja tu widzę policyjny? Tak, tylko widzę też dużego. Którą stroną polecisz? Dobra, może się nie skapnie. Może się nie pokapuje.
Nóż komandowski i szermierz. O kurde, on tu idzie. Poszedł sobie. Ale to nie było tu, co jest najgorsze. I to w ogóle chyba nie jest tu. No ależ oczywiście to nie jest tu. Kurde. Dobra, tu już chyba nie wyjdzie ta, co? Gdzie było to przejście? Nie było tu. O, lercia, to nie było tu. No trudno, dobra, ale pościg zgubiony. Problemami, bo z problemami, ale zgubiony. No tak, nie pamiętam w takim razie, jak tam się dostać. Na drugą stronę. O, dzień dobry panu. Daj sobie tam petardkę. Dobra, uciekamy. Ja muszę obczaić to na spokojnie. Gdzie to jest? Musimy się dostać jakoś na drugą stronę, czyli... Albo ja w ogóle przelazłem... Ugwie, gdzie? Zadania, układ z rejsem. No właśnie. Ja przelazłem jakoś dziwnie chyba. Od drugiej strony tunelu, czyli musimy iść po prostu tu. Tą stronę. Tak właśnie. No nie. Plag by to trafił. One to nam po prostu nie odpuszczają. No przejdźmy tędy. Ej, ale nie przypominam sobie, żebyśmy musieli... Dobra, cyk, omijka. Jesteśmy po tej stronie, czyli musimy... No weź tą strzałę. Nie baw się strzałami, to raz. No i musimy wejść na górę. Pierwsze, bo zbliża się dzień, a nasz challenge polega właśnie na tym, że gramy w nocy. A dwa... Bo i tak musimy tędy iść, no. Tak mi tu nic nie możecie zrobić, to po co w ogóle się targetujecie? I w ogóle mam jakiś punkt niewykorzystany. Idziemy śpiulkać. Ej, serio, coś się chyba te loadingi pokrzeczyły. Coś się popieprzyło w tej grze. Nie mam pojęcia co, ale mamy dwa poziomy przetrwania. Wow, samochody pułapki. Pewnie, że chcę. A tak w kamuflażu niestety 12 poziom potrzebuje, więc mistrz handlarzy. A w sile sprawność bojowa. Dobra. To już teraz możemy bez problemu lecieć. Roleczka. Ej, czekajcie, bo to w tą czy w tą? Tą stronę. Cyk. Musimy wlecieć tu. Serio, bo normalnie chyba tam nie dotrzemy, jak tak będziemy szli. O fuck, o fuck, o fuck, fuck. Są dwa moby. Są dwie duże krowy. Dobra, musimy iść tędy. Może trochę niżej, tylko tak robię obczajkę przy okazji. Żeby sobie nie zmarnować punktu wejścia. Jest samochód policyjny, który oczywiście otworzymy. One nas chyba nie widziały nawet.
Ale firale się chyba obudziły. Oddaj strzałę. Uciekaj mi stąd. Wykrzywione ostrze i amunicja do strzelby. Dobra, jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Trochę mi się popieprzyło, ale jest dobrze. Trzeba spokój. Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Kpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. No dobra, czyli musimy podążać teraz do Gursela. Dobra, jednak był ten quest z kurierem, tylko ja o nim zapomniałem całkowicie. Całkowicie o nim zapomniałem. No to jest zamknięte, cholera. Zrobiliśmy tylko kółeczko. Ale jest otwieranie zamków trudne. Mówię, dopóki tak naprawdę nie będę miał broni siecznych. Broni białych siecznych, to o kurde. Drugi wytyk poszedł w cholerę. To ja niestety będę na razie korzystał z łuku, bo ja z broni bluntowych niestety nie potrafię. A nóż komandoski nie jest bronią białą sieczną. Czy no jest, ale nie niedługą. Ja chcę katanę, miecze i tym podobne. A niestety Dying Light jest pod tym względem słaby, że to dopiero w późniejszych etapach gry. Słyszę już od razu wielkiego. I to dużego wielkiego. Mnie tu nie ma, spoko luz. Panie. Kurde, jeszcze źle rzuciłem flary. O fuck. No, to nie był dobry pomysł. Panikowałem. No, dojdę. Dotarłem. Chyba jest jakiś secret. Tu jest chyba jakiś secret. Przypadkowo, ale dotarłem. Ej, w sumie to jest fajna miejscówka, jakby ją naświetlić. To mogłoby być ciekawie. No i otwórzmy to cudo. No już tasak z szczupkiem jest coraz lepszym przedmiotem, jeżeli chodzi o bronie dłuższe. Ale i tak będę chciał... A, cyk. A, nie widziałeś mnie, co? Szczupku, nie widziałeś mnie. Ten leci. Będzie wybuchać. Tylko niestety też jest głośny. No właśnie, jest naprawdę głośny. O! Dobra. To nas tu zwabili cwaniaczki. Ale nas zwabili. Dwie flary. Nie jest dobrze. Jest paskudnie. Dobra, nas chyba nie widzą w autobusie. Więc moi drodzy, dobra, tutaj 3 poleciały. Może ich jakoś zdążymy odgonić. A? Bierzmy co nasze. Bierzmy co nasze. Po tej stronie również.
i kierujemy się od razu na wioskę rybacką. Chociaż jeszcze ten most niesłaby mnie bardzo, ale to bardzo korci. Nawet nie wiecie, jak on mnie bardzo korci. Tylko czy mamy już tego questa z tym mostem niesławy? Nie mamy. Dobra, więc i tak nie zrobimy. Więc, kochani, w związku z tym, że zbliża się koniec odcinka, mam dla was po prostu takie zakończenie. Po prostu do zobaczenia w następnym odcinku.